Nazywam się Dariusz Filar i zdradzę jeden z takich składników autorskiej próżności. Nie ma nic przyjemniejszego niż wejść do biblioteki, zajrzeć do jej katalogu i zobaczyć, że znajduje się tam jedna lub więcej z książek, które zdarzyło nam się napisać. Jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że w Gdańskiej Miejskiej Wojewódzkiej Bibliotece imienia Josepha Konrada są przynajmniej dwie moje książki. Opublikowana niedawno przez samą bibliotekę książka Szklanki żydowskiej krwi, którą mam ze sobą, ale także moja powieść sprzed 5 lat, Drugie wejrzenie. Byłoby mi niezwykle miło, gdyby do katalogu chcieli zajrzeć także potencjalni czytelnicy tych powieści. Moje osobiste, najstarsze wspomnienia dotyczące bibliotek sięgają czasów szkoły podstawowej. A wtedy jeszcze z oczywistych powodów nie mogłem ulegać mojej obecnej słabości, jaką jest kupowanie dużych ilości książek i budowanie własnej biblioteki. A wówczas korzystałem z biblioteki szkolnej, gdzie bardzo miła pani pomagała w wybraniu najciekawszych lektur. Ich słabą stroną było to, że w czary papier. To była taki ochronny sposób zapewnienia książkom dłuższej egzystencji, ale oczywiście to nie psuło przyjemności lektury. Teraz, o ile wiem, tej tradycji zawijania książek w szary papier już nie ma, dlatego myślę, że w tygodniu bibliotek lektura wypożyczonych z biblioteki książek może być odpowiednio większą przyjemnością. Ogromny urok bibliotek polega na tym, że tam tytułów jest bardzo wiele. A jak duża nie byłaby nasza biblioteka prywatna, ona nigdy nie będzie liczyła więcej niż 1000, 2000, 3000 tomów. To jest już bardzo dużo, nawet na duże mieszkanie. Natomiast w bibliotekach ten dostęp do książek jest praktycznie niewyczerpany. Jeżeli nie znajdziemy czegoś w jednej bibliotece na miejscu, zawsze gotowi są nam ściągnąć poszukiwany tytuł z jakiejś biblioteki współpracującej. Dlatego myślę, biblioteka to jest najlepszy sposób, żeby do książek docierać bez ograniczeń.